Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na dokładnie 29 lipca 2021. Mamy czwartek i już niedługo nam zostało do weekendu. Zaraz sobie sprawdzimy, jaka jest cena bitcoina. W ostatniej audycji popełniłem błąd, gdzie żeście mnie wypunktowali świetnie, i o to tutaj chodzi, że no, nikt nie jest nieomylny. I mogę tylko zaznaczyć, że nie pierwszy i nie ostatni, ale myślałem, że. Na Binance wypłaty są, mimo tego, że miniatura była dobra. Nie 0,6 BTC, czyli ja to sobie policzyłem 20-25 tysięcy, zależy jaka cena jest, tylko 0,06 BTC możemy wypłacić, czyli to jest około 2000 dolarów dziennie. Także to jest duża zmiana dla tych, można powiedzieć, niezaobrączkowanych na giełdzie. Tych, których nie mamy KYC i to na pewno jest bardzo duża zmiana. Porozmawiamy sobie jeszcze o tym chwileczkę dzisiaj, bo gdzieś tam pojawiają się ploty o tym, jakoby CEO, czyli CZ, myślał o odejściu może pomału z tej giełdy. Wszyscy mówią w tym aspekcie tak, że to będzie dobre, że się w końcu wyregulują. Pytanie z jakim skutkiem, oczywiście, bo. Wiemy, z jakim skutkiem na BitMEXie wcześniej były takie rejestracje KYC, ile osób odeszło po prostu od tej giełdy, więc porozmawiamy sobie też o tym, o innych rzeczach, których tutaj jest troszeczkę dzisiaj, no i e, innej stronie płotu też z Binance, jeżeli chodzi o drugą stronę, dlaczego może nie można wypłacać teraz już pieniędzy. Przejdźmy najpierw do CoinGecko. Bitcoin 40 077 dolarów. Także. Widzimy, że walczy o utrzymanie powyżej 40, już przeszedł oczywiście z linii oporu 40 tysięcy na linię wsparcia, i teraz będzie walka w niedalekim okresie o utrzymanie. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Terra 13,5%. Następny to jest XRP 10,7% i 4Chain 9,8%. XRP będziemy mówić dlaczego. No i IOTA. Minus 4,5 to są ci, którzy sobie nie poradzili z presją tłumu. Teta Network minus 3,7 i OKB minus 3,1%. Zanim przejdziemy do audycji, taka rozrywka, bo ja nie wiem, ja widzę akurat w jedną stronę chodzącego tego konia. Wydajcie mi znać, w którą stronę widzicie idzie ten koń. Czy w lewo, czy w prawo. I to nam wyjaśni wiele, a przynajmniej Wam, bo teoria głosi, że ludzie mają albo półkulę lewą, albo półkulę. Mózgową prawą, co oznacza, że jedna strona ich mózgu jest dominująca. Jeśli myślisz głównie analitycznie i metodycznie, mówi się, że masz lewą półkulę mózgu. Czyli jeżeli ten koń porusza się do przodu, wtedy właśnie macie taką półkulę mózgu, która mówi o tym, że no, masz głównie analityczne, metodyczne podejście. Jeśli masz tendencję do bycia bardziej kreatywnym lub artystycznym, Uważa się, że masz prawą półkulę mózgu, a wtedy, w tym wypadku, no to mówi nam o tym, że ten koń idzie do tyłu. Dajcie znać, w którą stronę idzie ten koń. Czy do przodu, czy do tyłu? Czy jesteście bardziej artystami, czy metodycznie podchodzicie do sprawy, a może to się dzieli na mężczyzn i kobiety? Kobiety zawsze podchodzą, wiecie, z takim realistycznym podejściem. Nie kupuj tego teraz, bo. Po co nam to? A co niektórzy mężczyźni, chociaż nie rozgraniczajmy tego tak, dajcie znać, w którą stronę idzie ten koń. Do przodu, to znaczy, że jesteście po prostu metodyczni i macie wtedy lewą półkulę mózgu dominującą, a jeśli idzie wstecz, no to wtedy jesteście bardziej kreatywni. No i ta dominująca u was półkula mózgu jest prawa. Dajcie znać, czy się zgadza. Z to Flow na Bitcoinie Will Clemente daje nam pewne wskazówki, gdzie... Właśnie możemy ewentualnie wyliczyć odbicie z tych najniższych rejonów stock to flow, bo odbijamy się właśnie w tym momencie od tego trendu spadkowego. Tutaj widzicie, który jest tutaj niżej zaznaczony. Czyli im większa jest ta liczba odejścia od tej poziomej liczby, tym może być mniejsze prawdopodobieństwo, że to stock to flow będzie nadal aktywne albo że się nie przedawniło, tak? Bo. Widzimy, że mamy tutaj spadkową rzecz, chociaż niektórzy zaznaczają tutaj w odpowiedziach, że co się wydarzy w przeciągu dwóch miesięcy, możemy mieć oczywiście wzrost wyżej w ciągu dwóch miesięcy do tych granic, ale co będzie po dwóch miesiącach, czy po prostu spadniemy do niższych jeszcze rejonów, a ta osoba jeszcze nam pokazuje, że na Fibie widzimy, że. Mamy tutaj koincydencję, czy to jest koincydencja, czy nie. Zgadza się ten dolny poziom z FIBem em na 1.618, gdzie często lubi się odbijać Bitcoin również. A sam plan B jest bardzo pozytywnie nastawiony, czyli właściciel, stwórca tego modelu. Stock to flow mówi, że nadal na znaczniku. Stock to flow znajdujemy się w byczym rejonie, że tak naprawdę... Bull market jest daleki od zakończenia, a 64 tysiące dolarów to nie był top, więc nadal te spadki koincydują albo zgadzają się z tym, co się działo wcześniej na Stock to Flow, i w tym żółtych rejonach byliśmy. I Tak jak tutaj widzieliśmy, na coraz to niższych rejonach, jesteśmy w stanie dojść z powrotem wyżej gdzieś tutaj, zachowując tą strukturę spadkową. Pytanie, kiedy oczywiście będzie on. No, już przedawnione. Mówiliśmy o tym, że jeżeli będziemy się znajdować w granicach 30 tysięcy, przez dłuższy okres może to się zdarzyć. Ale jesteśmy przy 40 tysiącach, także ten bieg też się zmienia. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego Binance. Binance ogranicza dzienne wypłaty do 2000 dolarów na podstawowych kontach, tych bez KYC. W porównaniu z poprzednim limitem 2 BTC, obecnie około 80 tysięcy dolarów. Dzienne limity wypłat zostaną dostosowane do 0,06, a nie tak jak myślał Fenix, że to było lepiej 0,6 wczoraj, dlatego popełnił błąd. Dziękuję wszystkim za jeszcze raz przypomnienie tego, dobrze, że czapla czuwa i wy też czuwacie, więc zmiana obowiązuje od razu. Dla nowych użytkowników, dodał Binance, podczas gdy już istniejące konta podstawowe będą podlegać nowej regule etapami. Od kiedy? Od 4 do 23 sierpnia. Wzmacniamy nasze wysiłki KYC, aby wzmocnić naszą pozycję lidera w tym obszarze. Dzienne limity wypłat zostaną dostosowane. No i tutaj mamy te 2K, czyli 2000 dolarów. A dodał ponadto sam CZ, że nowe limity są częścią ogólnego wysiłku Binance dostosowanie się do nowych przepisów. To już mówiliśmy. Wczoraj i też y, ograniczyło również maksymalną dźwignię. Po innej giełdzie, oczywiście. ftx chyba, tak? O ile dobrze pamiętam, widzimy, że do 20 razy maksymalnie. Jak donosi CryptoSlate, giełda ostatnio wycofała się z giełd. Wiele par handlowych, które obejmowały dolara austryjskiego, euro i funta, czyli funta brytyjskiego. To koincyduje też z tym, że no niekoniecznie możemy mieć w niedalekiej przyszłości pary na różnych tych mocnych już giełdach w stosunku do danych stablecoinów bardziej walut, bo widzimy, że to regulator zauważa, nie można do waluty ewentualnie do jakiegoś krypto do innej krypto. Jest to nadal możliwe. Nie tylko Binance obniżył możliwość wypłaty Bitcoinów czy krypto z w swojej platformie, ale mamy też inne narzędzie, które dodali, czyli narzędzie do raportowania podatków. Dodam moje w środę. System raportowania to interfejs programowania aplikacji, który umożliwia użytkownikom Binance śledzenie ich transakcji kryptograficznych, przekazywanie historii transakcji zewnętrznym dostawcom i uzyskiwanie natychmiastowego przeglądu ich lokalnych zobowiązań podatkowych. Nowa inicjatywa jest częścią szerszej strategii giełdy mającej na celu rozszerzenie protokołów ochrony. Użytkowników i zarządzania ryzykiem. Także jeszcze tutaj aplikacja podatkowa doszła do ich portfolio. Mamy też pogłoski tego, że CZ myśli nad odejściem, oczywiście ze swojej pozycji, w momencie kiedy giełda będzie jeszcze bardziej uregulowana. Pośród ciągłych zapytań ze strony regulatorów na całym świecie, także rozmyśla nad opuszczeniem. Pytanie: dlaczego również teraz, jeżeli chcieliby wejść regulacyjnie? po co odchodzić tuż przed regulacjami, chyba że ta osoba może mieć dużo, hmm, bardziej gdzieś tam już zaznaczone, napięte terminy w różnych sądach na całym świecie, niekoniecznie chciałaby się ujawniać, jak to wiemy do tej pory, nie wiemy gdzie CZ się znajduje, gdzie, gdzie mieszka, gdzie pomieszkuje, najczęściej to są hotele z tego co ostatnio słyszeliśmy, więc pomimo wstępnych doniesień o wzroście wypływu giełdy, dane z agregatora Onchain Pokazują, że przepływ jest stabilny na Binance, a rynek nie głosował z swoimi wirtualnymi stopami za opuszczeniem giełdy. Według danych Chaininfo, większość wolumenu z Binance została przeniesiona z wewnętrznych portfelach. Jest to prawdopodobnie spowodowane rekonfiguracją portfeli, aby przygotować się na przyszłotygodniowy hard fork Ethereum i późniejsze ruchy cen na Ethereum i szerszym ruchem DeFi. Więc to jest jedna strona potu. Wiele osób uważa, że wtedy, kiedy Binance się teraz ureguluje, a ma taką szansę. No to będzie to już świetnie wszystko hulało, będzie fajnie działało. Eee, pytanie: Jeszcze raz zadaję to samo, co się wydarzyło z wolumenami na BitMEXie po wdrożeniu KYC. Czy lepiej, czy gorzej było? Czy był większy odpływ inwestorów, czy po prostu lepiej to wyglądało? Chyba pamiętamy eee, z rozrywki, co się wydarzyło po BitMEXie. Ile osób nagle uciekało z tej giełdy, żeby tylko nie robić KYC. Podobnie może być rzeczywiście. Z Binance, chociaż niektórzy myślą, że Binance w tym momencie może być niewypłacalne po okresie zamrożenia, powiedzmy, Tetera, czy to jest związane z jakąś akcją wcześniej, która się wydarzyła w Chinach. O tym też może opowiemy w tym odcinku, zobaczę. Nie ma krypto, do których twierdzi, dlatego wprowadzają takie rzeczy, bo jeżeli chcieliby się uregulować, to już by się uregulowali dawno temu. Dosłownie powiedzieliśmy Ci kilka tygodni temu, żebyś wyciągnął wszystko z Binance. Oczywiście chodzi tutaj o wiecznych e, krytyków Binance. A sam Mr. Whale zauważa, że po tych wdrożeniach zajmie nam około dwóch tygodni dla nowych użytkowników wypłacenie jednego Bitcoina. Tak? Więc czy to jest lepsze niż banki? Niekoniecznie, oczywiście. E, więc będziemy sobie obserwować, czy to jest po prostu. Jakaś zagrywka Binance przed tym, jakby chcieli gdzieś tutaj zrobić jakiś rugpull z tego marketu, czy faktycznie regulacje będą tym ich wyborem i będą działać sobie świetnie i wyśmienicie w niedalekiej przyszłości. Nie wiem, czy pamiętacie taką osobę jak LibreHash, ona się zajmuje też, albo ten, ten osobnik zajmuje się takim dogłębnym researchem pewnych spraw, więc co on tutaj dochodzi do jakiego researchu? I oczywiście to może być prawda, to może być po prostu fałsz. Ja tylko podaję ciekawostki z tego rynku również, że na podstawie ostatnich doniesień publicznych wydaje się, że Rawit Joseph z Crypto Capital Corporation mógł zostać niedawno aresztowany w związku z zajęciem ponad 250 milionów dolarów wartość przez Wielką Brytanię, władzę bardziej. Dwa oddzielne wydarzenia. Z artykułu: Londyńska policja powiedziała we wtorek, że przejęła 180 milionów funtów nieujawnionej kryptowaluty w mniej niż trzy tygodnie po przejęciu 114 milionów funtów. 24 czerwca w ramach dochodzenia w sprawie prania pieniędzy. Część, która jest szczególnie warta, odnotowana 39-letnia kobieta, bardziej 39-letnia kobieta została aresztowana pod zarzutem prania brudnych pieniędzy po tym jak odkryto pierwszy zaciąg i została przesłuchana z zachowaniem ostrożności w związku z odkryciem za 180 milionów funtów. Wiek kobiety sprawił, że zacząłem się zastanawiać nad potencjalnymi winowajcami. Wtedy mój umysł natychmiast zwrócił się ku Rawidowi Josephowi. Pamiętasz ją? Została oskarżona przez federalnych wraz z Reginaldem Faulerem w kwietniu 2019 roku. Rawid została oskarżona, ale nie została jeszcze aresztowana. Po prostu była na wolności. To czyni jej aresztowanie w innym kraju nieco bardziej prawdopodobne. Podstawą tej teorii jest jednak korporacja, która, której zapisy mówią, że została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii około stycznia 2019 roku, a firma została zarejestrowana 16 stycznia, zaledwie dzień po śmierci Gerego Kotena. Została ogłoszona przez jego żyjącą wdowę na Quadriga CX. To jest bardzo ciekawe powiązanie w tym wypadku, więc zostawiam to, żeby sobie tutaj leżało gdzieś w newsach. My przejdźmy do kolejnego. Artykuł. Bitcoin leci na księżyc, jeśli odzyska kluczowy obszar. O jakim obszarze jest mowa? A więc 200-dniowa średnia krocząca. W nowej sesji strategicznej mówi tutaj dla 400 tysięcy subskrybentów, że wierzy, że cena flagowej kryptowaluty może wzrosnąć zaraz po odzyskaniu 200-dniowej średniej kroczącej. Jaka to jest cena? 44700 to linia, nad którą byki muszą przejąć, nad którą muszą popracować. Dopóki nie przekroczymy tej linii, technicznie nadal jesteśmy w trendzie spadkowym. O tym też mówił Crypto Crew w ostatniej audycji, że tak naprawdę niewiele zrobił jeszcze BTC w tym momencie na wypadnięciu nawet powyżej 40 tysięcy. To i tak dużo nam jeszcze brakuje do odwrócenia trendu, tego spadkowego, który zaczął się gdzieś tam w maju, tak? czy, czy może ciutko wcześniej. Więc Spokojnie będziemy obserwować, co się dzieje. Firma pod nazwą Bitmining dodaje 2,5 tysiąca platform mining rigów, jak to się często mówi, czyli do wydobycia bitcoinów. Bitmining LTD ogłosiła plany nabycia dodatkowych 2,5 tysiąca maszyn do wydobycia krypto. Maszyny zostaną wysłane do Kazachstanu, gdzie zostaną rozmieszczone w jednym z centrów danych Bitmining w kraju. Bitmining stwierdził również, że zaczął wydobywać Ethereum również poza. Chinami. Także widzimy, że tutaj mamy ekspansję po prostu firmy poza Exodusem, który się wydarzył w Chinach, a częstym właśnie docelowym miejscem jest Kazachstan. Bitcoin przejęty przez DOJ, czyli Departament Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, właśnie przejął je Krypto Custodian Anchorage, a w transakcji o wartości 6,6 miliona dolarów wiemy, że po prostu władze federalne rutynowo przejmują bitcoina i potem je sprzedają. Oprócz gotówki, nieruchomości, dzieł sztuki i innych klas aktywów wykorzystywanych w trakcie popełnienia przestępstw federalnych, też mamy oczywiście ostatnio bitcoiny. A właśnie Anchorage będzie się zajmował, bo mają kontrakt o wartości ponad 6,6 milionów dolarów firmy Anchorage, zajmującej się kryptowalutami na obsługę zajętych aktywów cyfrowych. Więc widzimy, że no, oni będą trzymać piecze i odpowiedzialni będą za bezpieczeństwo do pewnie czasu. Sprzedaży tych bitcoinów. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego mieliśmy ostatnio Spike, czyli wzrost ceny transakcji z Ethereum, czyli gazu? Właśnie tutaj mamy jednego delikwenta, który jest odpowiedzialny za to. Chodziło o wyemitowanie limitowanej edycji NFT o nazwie Stoner Cats, spowodowało opłaty za gaz w przeciw poszalonym pośpiechu, aby zdobyć i tutaj właśnie część tej kolekcji, jaka była cena bardzo szybko? Ceny albo opłaty za gaz rosły do 600 gwei Po tym całym zamieszaniu NFT Stoner Cuts zostały stworzone, aby uczcić premierę serialu animowanego. NFT Stoner Cuts były dostępne do wybicia po 35 Ethereum, czyli 0,35 Ethereum każdy. I pomimo wysokiej ceny, całość z 10 tysięcy NFT została wyprzedana w 35 minut. A wiadomo, Ethereum jest takim aktywem, gdzie jeżeli mamy sukces danego projektu, no to można powiedzieć projekt może leżeć pod względem transakcji albo opłat za transakcje, bo nagle jest ofiarą swojego sukcesu, tak? Dzięki temu, że ta skalowalność nie jest jeszcze na wysokim poziomie. Dominacja Bitcoina zbliża się do 50%, gdy BTC powraca do 40 tysięcy. A więc według danych TradingView udział w rynku Bitcoina wzrósł do 49,15, najwyższego poziomu od 3 maja. Zobaczcie, jak to wzrastało od wtedy. Jednak nadal jest o prawie 33% niższy od szczytu z 3 stycznia, który wyniósł 73-68%. Flagowa kryptowaluta przewodzi niedawnemu ożywieniu, znacznie przewyższając najlepsze altcoiny, więc tutaj widzimy zmieniającą się dominację, a nóż widelec, sam Bitcoin będzie tylko wzrastał, chociaż chyba nikt w to nie wierzy, że tylko i wyłącznie BTC będzie wzrastał, a altcoiny sobie gdzieś tam będą w tyle. Do jeszcze Binance mamy jedną informację od You Today, gdzie dzień wcześniej, można powiedzieć 27, tak, 27 lipca z giełdy Binance zostało przeniesionych. Ponad 13 tysięcy, prawie 14 tysięcy bitcoinów. Firma analityczna uważa, że jest to największa wypłata BTC z tej scentralizowanej giełdy kryptowalut od 19 kwietnia, kiedy bitcoin osiągnął poziom 56 tysięcy. Kiedy pojawiają się ujemne przepływy netto z wymiany, tweet jest kontynuowany. Jest to z reguły znak, że wieloryby i mniejsi inwestorzy gromadzą bitcoina, przenoszą je do różnych innych aktywów lub projektów oferujących uprawę ze stakingu czy z farmingu. No a największa wypłata od 19 kwietnia właśnie się tutaj zaznaczyła ostatnio. Eee, komentarz zasugerował, że ta duża wycofanie powstało w odpowiedzi na niedawne zmiany zasad KYC ogłoszonych przez Binance, Jeszcze tak mogło być przez jakichś wielorybów. Założyciel Capriol Investment, Charles Edwards, również udostępnił wykres kryptokłąd, pokazujący, że w tej chwili rynek jest świadkiem masowych wypływów bitcoinu z wielu giełd kryptowalut. To może być bysze, oczywiście, z jednej strony, bo wszyscy uważają wtedy, że Nagle wszyscy będą przechowywać BTC i to jest bycze. Z drugiej strony, jeżeli sobie porównamy tych sceptyków Binance, to często też widzimy duże wypływy z różnych giełd tuż przed kolaps na przykład, tak? Przed upadkiem tych giełd. Oby po prostu faktycznie Binance udało się wyregulować ten rynek, bo chyba raczej innej szansy teraz nie mają. Zawsze może być jeszcze rak o którym mówiliśmy przed chwilą, więc miejmy na uwadze każdą stronę płotu. Visa CFO wierzy, że ta gorączka na krypto zaczyna się ochładzać. Transakcje kryptowalutowe z Visa uspokojają się. Amerykańska międzynarodowa korporacja świadcząca usługi finansowe Visa Inc. ogłosiła niedawno wyniki za trzeci kwartał fiskalny 2021 roku. Tu mamy tą osobę, oczywiście, która też tutaj udzieliła tej informacji. Według Wasanta Prabu, transakcje na aktywach cyfrowych za pomocą Visa zaczęły spadać po osiągnięciu szczytu w kwietniu i maju. Dlaczego nas to nie dziwi? Wiadomo. W tym momencie znajdujemy się w trendzie spadkowym. Jeżeli byśmy mieli mieć odwrócenie tego trendu, czyli powtórkę z 2013 roku, wtedy też tutaj te transakcje będą zupełnie inaczej wyglądać. Wydatki zagraniczne podobno wzrosły o 47% w trzecim kwartale fiskalnym Visa. Po usunięciu transakcji turystycznych zrównania transgraniczne operacje finansowe online wzrosły o 56%, czyli o 12% więcej niż w drugim kwartale. Warto zauważyć, że duża część zarobków pochodziła z zakupu kryptowalut. A teraz widzimy, że po prostu e, no, mamy tutaj delikatne ochłodzenie przy tych cenach. Departament Skarbu USA, Dekryb nas tutaj informuje, umieszcza na czarnej liście kolejny adres bitcoina z podejrzeniem powiązań terrorystycznych. Faruk Furkawowicz, Fejzenimatow, jest oskarżony o przekazywanie pieniędzy Heitarim Al-Sham. Ministerstwo Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu państwa podało do swojej listy specjalny wyznaczonych obywateli, zbieranie funduszy i rekrutację terrorystów w Syrii. Właśnie ta osoba, Faruch, jest oskarżona o współpracę. Adres bitcoina Faizimota jest monitorowany, czy Faizimatowa jest monitorowany przez rząd. A więc Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Ministerstwa Skarbu okresowo dodaje nowe adresy krypto do swojej listy obserwacyjnej specjalnie wyznaczonych obywateli, choć nie zawsze OFAK zaczął wyznaczać indywidualnie adresy dopiero w 2018 roku. Osobom objętym sankcjami nie wolno angażować się w transakcje finansowe w USA oraz Amerykanami. Więc, jeżeli oni robią tutaj blacklisting i jakaś firma pewnie ze Stanów Zjednoczonych by chciała dostać albo dostaną powiązane te bitcoiny, to wtedy będą mieli to czarno na białym. Więc widzimy, że to po prostu kolejny adres, który mógł być używany do jakichś transakcji terrorystycznych. Garling House i Mike Nowogratz odpowiadają na te zarzuty od Elizabeth Warren, które mieliśmy w ostatniej audycji, do rozprawienia się z krypto wywołało silne, właśnie różne wypowiedzi ludzi ze społeczności. I na pierwszą odpowiedź tutaj mamy Majka Nowograca powiedział, że senator z Massachusetts nie wydawało mu się tak postępować z powodu jego komentarzy na temat Krypto, i dodaje tutaj informację, że banki tak naprawdę nadały karę 12 bilionów dolarów dla ludzi, którzy korzystali z Owe czyli wypłacili więcej niż, niż mogli, 12 miliardów dolarów. I to jest na pewno fortuna. I gdzie to w porównaniu do krypto, gdzie to oszczędza pieniądze i te opłaty za transakcje jest niczym, tak? Jest to frakcyjna część banku. Także dobra robota Sen Warren i dla mnie nie wygląda to na postępową robotę. A Brad House z innej troszeczkę beczki odpowiada tutaj, że spojrzał na sprawę z dobrej strony, zwracając uwagę na postęp, jaki poczynili prawodawcy, jeśli chodzi o zrozumienie kryptowalut. Więc może jak zrozumieją. To nie będą już tutaj wprowadzać kolejnych regulacji. Analityk, który przewidział ostatni wzrost rynku, uważa, że bitcoin w końcu znowu zanurkuje, czyli będzie niższa cena. Więc y, ta osoba już wcześniej została poznana przez rynek, bo na wezwanie w kwietniu mówił o tym, że Bitcoin załamie się przed majową korektą rynkową, w wyniku której Bitcoin stracił 50% swojej wartości. W kwietniu Crypto Whale ostrzegał, że rynek prawdopodobnie wkrótce doświadczy rekordowej likwidacji, doradzając inwestorom, aby czerpali zyski i zarządzali ryzykiem, ponieważ Bitcoin był przewartościowany z powodu transakcji lewarowanych. Chodzi tutaj oczywiście o Crypto Whale. Znana osoba, szkoda, że tutaj nie zaznaczałem, że od 10 tysięcy już był negatywnie nastawiony do tego rynku, ale dobra, ostatnio mu się udało, więc przypomnijmy, że na początku tego roku Bitcoin osiągnął kapitalizację rynkową w wysokości ponad biliona dolarów. Tak? Po lekkim wzroście, którego cena Bitcoina doświadczała, co spowodowało stopniowe wzrosty w wyniku konferencji b Bitcoin, która odbyła się w środę w zeszłym tygodniu, Crypto Whale, który mocno wierzy, że Hossa się skończyła, stwierdził, że uważa ten ruch za dead cat bounce, Żargon kryptograficzny oznaczający wzrost cen, który nie będzie trwał długo. Bitcoin w końcu ponownie zatankuje i spadnie do rocznych minimów. Więc no, whale, można powiedzieć w tym wypadku, krypto whale, jest negatywnie nastawiony, nawet wierzy tutaj, że poziomy, jakie należy liczyć, to 20-14 tysięcy, co jest teraz przy tych ostatnich wzrostach mało prawdopodobne, jeżeli chodzi o nasze nastawienie do tego rynku. Co nie oznacza, że niemożliwe. XRP też miał swój wzrost o 19% w związku z wieściami o uruchomieniu przez Ripple nowego korytarza ODL w Japonii. Na Discordzie dodałem tę wiadomość dużo wcześniej, zanim ten wzrost się zaczął. Także, jak tam czasami dostajecie niektóre newsy, które sobie ustawiam pod e, oczywiście audycję, i tam jest wiele osób, które świetnie się wypowiadają na różne tematy. No to na tej informacji można było faktycznie tutaj wejść i, i zarobić. Więc szósta cyfrowa waluta XRP odnotowała ponad 17% wzrost po tym, jak Gigant Ripple ogłosił, że spółki zależne, uruchomione przez jego głównego japońskiego partnera SBI, uruchamiają nowy korytarz ODL z Japonii na Filipiny. Będzie działać na Ripple.Net. Więc to była ta burzliwa wiadomość, która zapoczątkowała te wzrosty. I na koniec mamy jeszcze współzałożyciela Ethereum, który nie chce, aby Elon Musk traktował przemysł kryptograficzny jako mem czy żart. A więc jest nim Antony Dilorio. Uważa, że wpływowe osoby powinny koncentrować się na edukacji mas na temat krypto, zamiast próbować być zabawnym. Więc Dilorio twierdzi, że ludzie tacy jak Elon Mogą potencjalnie wprowadzić ogromną ilość zmian. Uważa jednak, że powinni skupić się na poważnych, a nie błahych zmianach. Po prostu bardzo pragnę, aby ich energia była skupiona wokół edukacji ludzi, a nie zabawy z czymś, co jest tak ważne. Musk, który ma ITER w swoim portfolio, wywołał gniew wielu członków społeczności kryptowalut za promowanie rzadkobliwe kryptowaluty do i pomóc w podniesieniu jej kapitalizacji rynkowej do oszałamiającej 90 miliardów dolarów na początku maja. Billiarder nadal promuje kryptowaluty za pomocą rutynowych tweetów i memów, ale jego wpływ w mediach społecznościowych nie przyczynił się do wyciągnięcia kryptowaluty z ogromnej dziury spadkowej. Moneta memu spadła o ponad 72% w stosunku do szczytu z 8 maja. Dil'Orio skrytykował również tych założycieli, którzy zachwalają technologię w celu pompowania swoich tokenów. Ponieważ organy regulacyjne skupiają się na branży we wszystkich frontach, Dil'Orio pozostaje pewny ruchu kryptowalutowego to ruch, który się nie zatrzyma. To powiedziawszy 46-letni kanadyjski przedsiębiorca, pojawił się ostatnio na pierwszych stronach gazet po ogłoszeniu, że zamierza zrezygnować z kryptowalut z powodu obaw o bezpieczeństwo. Niekoniecznie czuje się bezpiecznie w tej przestrzeni. Gdybym był skupiony na większych problemach, myślę, że byłbym bezpieczniejszy. Po współzałożeniu drugiej co do wielkości kryptowaluty, D koncentruje się teraz na filantropii. I innych kwestiach. A więc po prostu nie pawa tutaj jakimś szacunkiem do Ilona, ze względu na to, że mógłby wykorzystać ten czas zupełnie inaczej niż pompowanie memowych coinów. Przejdźmy do polskich YouTuberów Krypto Raport. Wzrosty wracają, będą dalsze wzrosty Bitcoin i kryptowalut. I oprócz tego mamy Bitcoin przy kawie, to nie koniec z jaką znamy. Tesla, prawdziwym hodlerem. Bitcoin czy kawie. Elevate CV. Co to jest Basilisk? Dlaczego jest tak ważny? Dla kusamy. Hydradex, Tomasz Rzeszczyński, kryptowaluty Bitcoin, Binance Coin, Luna, czyli Doge, 28 lipca 2021. Przemek Uminiecki, 27,7, live, Coinbase pod. Ostrzałem, Bitomaty 24 tysiące i rośnie. FX ma gwarantowany dochód podstawowy, kasa dla każdego, korzyści dla nich. Max Satoshi, Bobby Lee. Bitcoin na 250 tysięcy, spadek o 80%, Binance idzie w kierunku regulacji, Coca-Cola robi NFT. BitBay Polska, analiza techniczna Bitcoina, BTC do złotówki, Jurek jest analizy Bitcoin, gdzie następny przystanek? Dominacja, BTC, Alty, MNEC, albo analiza techniczna. Encyklopedia kryptowalut, Podanek z krypto, odcinek 104, kolejna próba ataku, BTC na 40 tysięcy, Goldman Sachs i DeFi NFT, Krypto Kamikadze, PulseChain i HEX, dokładniej o co chodzi, jeden krypto, BTC silny, ale regulacja nadchodzi, MAN, kokos e SAND, XRP i też jest Piotr Teraz Tera Startera, Erdo 3, sek Ścignie, Mirror, no i mamy dzienną dawkę dyskomfortu, Bitcoin rynek, kryptowalut, oczywiście podsumowanie, 2021, Pierwszej połowy predykcje w połowie drogi. Przejdźmy na komentarze. Michał Szymański. Ostatnio są zbyt dobre wiadomości na BTC. Odwróciła się narracja. Jak dla mnie zbyt szybko. Już ten sam czułem pozytywne emocje, ale trzeba unikać emocji i spojrzeć trzeźwo. I tutaj sądzę, że najpierw jeszcze spadnie nawet poniżej 30 tysięcy, żeby wywalić z rynku tych nowych, co postanowiło jeszcze przetrzymać. A nowi właściciele mogą tego nie wytrzymać. Taka tam moja wersja. Kupowałem po 30 tysięcy, wyszedłem do USDT przy 39 i czekam na ponowne wejście, jak będzie niżej. Michał. Powodzenia, oczywiście możemy tylko życzyć. Czy tak się wydarzy? Czas będzie odpowiednią, oczywiście, istotą tej narracji. Na Tomasz Daszkiewicz, czy ja dobrze to porównuję? Wszyscy ludzie na świecie stoją nad brzegiem oceanu i w czasie przepływu albo przypływu wszyscy wchodzą do oceanu i tłumaczą sobie, że ten przypływ jest dlatego, że oni wszyscy do niego weszli. Skąd biorą się wzrosty, skoro wszyscy stoją i czekają? Hugo Boss, fazy księżyca, poza tym wiatr, czasami tsunami? <grywa> No, niekoniecznie wszyscy czekają. Warto sprawdzić też, co się dzieje gdzieś tam za kulisami. Niektórzy już wchodzą, niektórzy drukują różne tematy, jak stablecoiny też. Można to też tutaj je dodać. O i tutaj zobaczcie, tak wygląda na przykład jakiś spamik. Jak widzicie na końcu Telegram, to robię tak. Ukryj użytkownika na kanale i wtedy. Tej osoby już nie ma. Rolex Raf, Robert słuchuje się za każdym razem w początki audycji i nigdy nie wiem o czym mówisz. I witam Was gorąco. Nie, jeju, witam, witam gorąco. Dokładnie i witam, witam gorąco. Ale dlatego, że to mówię tak szybko, wychodzi tak faktycznie, jak Ty tam gdzieś tam tłumaczysz. I witam, witam gorąco. Może tylko ja mam problem ze zrozumieniem powitania, pomimo tego, że mówisz bardzo wyraźnie. Daj znać proszę, czy to dzięki za tłumaczenie. Jeszcze raz powiem. I witam, witam gorąco. Tak powinienem pewnie mówić, to wtedy byście. A jak już tutaj jadę z tematem od początku, to jest jakieś sprzężenie zwrotne. Margangelo, dzięki wielkie za lekcje i tłumaczenie. Zawsze coś ciekawego od ciebie można się dowiedzieć. Daję do myślenia. Wiedzy nigdy za wiele. Zostań z Bitcoinem do następnej audycji. Tak, może być również. I dziękuję również, Margangelo. za Twój komentarz. Bogusław, fajnie, dziękuję za Twoją pracę. Nie ma problemu. Czarny40 uważam, że robimy podobnie jak w 2013. Oby. Oby to był 2013. Hammer, met. Tak to jest z tymi petardami. DIA e, raz dupnie w ręku, raz nie dupnie, a za którymś razem się uda. No. Mm, oczywiście, tak jest. K, Yogi, dzięki Fenix, pozdrawiam. Bartek, paracetamol tylko i wyłącznie na wszystko. Chodzi pewnie o, o służbę zdrowia. Dzięki za wszystkie komentarze. Myślałem, że ja tylko tak miałem, miałem gdzieś tam w okolicach Londynu, ale Wy też widziałem, że też mieliście różne y, przypadki y, paracetamolu na wszystko. No to jest lek wonderful na nasze dolegliwości, najczęściej wydawane tylko, dopiero jak coś naprawdę już jest chory i ktoś by musiał tam się obrazić na tego lekarza, to wtedy nagle jest wydawany antybiotyk, tak? To paracetamo spokojnie poradzisz sobie. Klaudia Cenicka, obawiam się, że nie przejdziesz obojętnie obok. <laughs> obojętnie obok jego audycji nie mogę przejść, bo już mi tutaj w komentarzach dawali informację o tym, że wyszedł i, i potrzebujemy ciebie, a bardziej tłumaczę jakiegokolwiek, więc... Y no, nie mogłem obejść albo przejść obojętnie, oprócz tych komentarzy, faktycznie. Dobra, mamy to. Życzę Wam wspaniałego wieczoru, wspaniałego dnia i oby te wzrosty były kontynuowane. Zobaczymy. 40 tysięcy się w tym momencie utrzymuje, mimo tego, że było raz na początku audycji 40,300, gdzieś tam na chwilę spadliśmy na 39,700, a teraz 40 tysięcy jest utrzymane. Oby. Pamiętajcie dokładnie. Zostańcie z bitcoinem.